Pyszny sok wspomagający trawienie. Marchewka jest bogata w błonnik, poprawia perystaltykę jelit, zapobiega zaparciom i wspomaga zdrową mikroflorę jelitową. Jest lekkostrawna i delikatna dla żołądka. Cytryna pobudza produkcję soków żołądkowych, działa moczopędnie, wspomagając usuwanie toksyn z organizmu. Wpływa to korzystnie na ogólną pracę układu pokarmowego. Obieramy cytrynę oraz marchew oraz kroimy na drobniejsze części. Jeżeli namoczyłeś cytrynę w wodzie z sodą oczyszczoną, z powodzeniem możesz ją wykorzystać na przykład do wypieków. Nie trzeba jej wyrzucać. Składniki podane są orientacyjnie, ponieważ nie każdy lubi kwaśne soki. Ja zużyłam tutaj dwie cytryny i sok naprawdę był bardzo orzeźwiający i kwaskowy. Jeśli nie lubisz takich kwaśnych napojów, wykorzystaj tylko jedną cytrynę. Ananas zawiera enzym o nazwie bromelaina, który wspomaga trawienie białek, przyspieszając ich rozkład. Może on również działać przeciwzapalnie i łagodzić dolegliwości żołądkowe. Ananas jest również bogaty w wodę, co dodatkowo wspiera nasz układ pokarmowy. Obieram całego ananasa i kroję na mniejsze części. Ja jeszcze dodałam łyżkę miodu. Nie pokazałam tego w filmie, ale po spróbowaniu wiedziałam, że będzie nieco za kwaśny dla niektórych członków rodziny. Łyżka miodu to nie jest dużo, a miód jest również korzystny dla naszego trawienia. I wreszcie aromatyczna mięta, która ma działanie rozkurczowe, poprawia produkcję żółci, co przyspiesza trawienie tłuszczów i usprawnia pracę wątroby. Ja korzystam z wyciskarki wolnoobrotowej Cuvings, ale z powodzeniem możesz taki sok zrobić na przykład w blenderze. Przeciśnij później miąższ przez gazę oraz sitko i wyjdzie Ci równie dobry sok. Popyszne miody, herbaty i ciekawe owoce suszone zapraszam na zdrowesmaczki.pl. A sok, jak widać, jest pyszny.